Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Corpse Party Blood Cabaret, które nagrywam już drugi raz, ponieważ popełniłem gigantyczny błąd życia, spotykając się z drużyną Satoshiego, zanim przeczytaliśmy kolejne notatki Naho, aka 5 notatek, więc przechodzę to wszystko od nowa, z tego względu, że nie odnajdując wszystkich notatek, skazałem siebie na błądzenie w chapterze 5 do końca swojego życia. Już nigdy nie dostalibyśmy napisów końcowych, co jest troszeczkę smutne i idiotyczne ze strony twórców. No ale dobra, nie czepiajmy się szczegółów. Na tym krzesełku siedzi szkielet. Nosi jakieś tam białe ciuszki i parę okularów z okrągłymi szkłami. Nazywa się Takayanagi Kazunari. Cudownie. Nie mam pojęcia, kto to. Notatki Naho, 4 na 5. Kibiki, jest mi tak przykro. Moje informacje były zbyt ogólne, a moja interpretacja zbyt naiwna. To miejsce nie jest zwyczajnym zbiorowiskiem duchów, za które ja wcześniej uważałam. Jeśli nie wydostaniemy się stąd tak szybko, jak to możliwe, będziemy w poważnym niebezpieczeństwie. Ja bla 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 bla. Cudownie. Super. Mam zamiar kontynuować moje dochodzenie do czasu, aż znajdę lepszą metodę. Do tego czasu, proszę, proszę, bądź bezpieczny. Chcę zobaczyć cię ponownie, Kibiki. Bardziej niż cokolwiek innego. O kurde. Chcę poczuć, jak dotykasz moich włosów. Na tych kartkach jest tak wiele krwi. Ciężko je przeczytać. Oho, ho, ho, ciekawe co robiła. Aha. Hej. Ten anatomiczny model. Czy on tutaj stał, kiedy tu weszliśmy? Definitywnie nie. Och, zamknij się. Aha, kopnęłaś go swoim brzuchem. Fajnie. Ech, jaki jest twój problem? Jak wiele razy mam ci to powtarzać? Nie żartuj w ten sposób. Boże! Dlaczego tak bardzo chcesz mnie przestraszyć? Czy ty się dobrze bawisz? Co? Ja nie próbuję cię przestraszyć, Shinozaki. Ja poważnie uważam. Nawet tego nie kończ. Nawet tak nie myśl. Nienawidzę cię. Shinozaki. W takim razie rest in pepperoni. Ponieważ ten anatomiczny model za chwilę złapie cię za twoje... gchy. Ta cholerna rzecz. Właśnie próbowała złapać Shinozaki za szyję. Co? Co? Uciekaj! To próbuje nas zabić! O nie! Czy ty właśnie przejechałeś po podłodze swoimi nogami, nie ruszając nimi niczym zawodowy łyżwiarz? Nice! Co on tu robi? Tam coś świeci. Ale... ale to jest niewykonalne, jak ja mam to zdobyć? Ich jest dwóch, to jest bullshit. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tędy, chodź. Muszę to jakoś opracować. Chodź. Musimy zrobić fajny slalom. Okej. Okay. Teraz będziesz tutaj tańczył makarenę, a my sobie poczekamy, aż tamten czarny stamtąd wyjdzie. Chodź. Kurwa, co ma być? Czy ty kiedyś stamtąd wyjdziesz? Poważnie, chodź. On nawet nie jest zainteresowany, ale pewnie tak zabije. Idź w lewo, w lewo. Kurwa. Nie, no to powiedz, musisz coś zrobić. Ale przecież zginę, jak tam pójdę. To jest niewykonalne, żebym zmieścił się pomiędzy dwójką. Tym bardziej, że ten jest bardzo mną zainteresowany. Chcę dotknąć moich pośladków. Poczeniec jeden. Chodź, chodź. O, o, tak, tak, tak. O, shit. Co ja zrobiłem? Okej, okay, YOLO. Tuturu, 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 tuturu. Okej, okay, chodź. Dobra. Szybki drift. Szybki! Zdążę! O, tak. A, to było piękne. Shit! What the fuck? Nie! Ała, moje płuca. Chyba właśnie je zabiłem. Puszczaj ją, ty kretynie!
Ty cholerny! Rusz się, ty kretynie! To jest niesamowite. On cię kopie swoją siłą woli, on nawet nie rusza nogami. Ty się po prostu od niego odbijasz. Animacje w tychże są niesamowite. Przestań! Albo to może emulator jest taki skopany. Nie odczytuj animacji czy coś? Efektów? Przestań, proszę! Po prostu mnie zostaw! Uciekaj! Wydostań się stąd! Shinozaki, nie martw się! Uratuję cię! Ty po prostu tu umrzesz! Spójrz na siebie! Ciężko krwawisz! To jest rozkaz od twojej przewodniczącej! Zostaw mnie! Och, zamknij się! Nie gadaj bzdur! Nie jestem Satoshim! Ale... i tak cię ochronię! Cholera! Jeśli to nadal będzie tak wyglądało, to zginę! Musi być jakiś sposób! Ten gasburner, to jest to! Co to jest gasburner? Czy on właśnie spłonął, ale nie ma ognia czy coś? Ty kretynie! Ty głupku! Ona dwa razy powiedziała to samo, a mimo to w tłumaczeniu są dwa różne słowa. To jest dopiero mindfuck. Shinozaki. Hehe. Cieszę się, że wciąż jesteś w jednym kawałku. Ty głupku! Ach, nienawidzę cię tak bardzo! Jak uroczo. Zdobyłeś troszeczkę punkcików, Uyayumi. To brzmi jak płacz szczęścia. To oznacza, że wszystko z tobą dobrze. Nie umieraj! Nie umieraj, do cholery! W porządku! Po prostu przestań płakać, Shinozaki. Chcę zobaczyć, jak się uśmiechasz. Koniec końców, najbardziej kocham twój uśmiech. Czy ty właśnie jej wyznałeś miłość? Bardzo się z tego cieszysz, Yoshi. Oh shit. Aha, on płonął. Dobrze wiedzieć. Czy ja właśnie dostałem kolejny badent? No tak, w sumie zasłużyłem, bo dałem się złapać, ale ta gonitwa była totalnie chamska. Jak ja miałem zdobyć ten klucz, kiedy ten drugi tańczył makarenę obok niego? What the fuck? No to co, spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Aha, ten już nagle jest tutaj, już nie tańczysz makareny przy kluczu. Zamiast tego wolisz mnie... Ja pierniczę, co to za absurdalna sytuacja w ogóle? Dlaczego ten czarny tak bardzo chce utrudnić mi życie? Kurna, chodź tu. No, nareszcie, Boże, udało nam się. O, tak, tak. Dziękuję. Dziękuję. Notatki Naho, 5 na 5. Strony są całe puste. Te papiery. Od samego patrzenia na nie boli mnie głowa. To tak, jakby one jakoś były wypełnione emocjami. Jakby uczucia Naho zostały na nie wylane. Cudownie. Mogę go wywąchać. Zbliżam się. Wkrótce spotkam się z nim ponownie. Kropeczki.
Litery po prostu się pojawiają na tych kawałkach papieru. To tak, jakby zostały napisane w tej chwili, przed moimi oczami. Moja świadomość zanika. Moje ręce robią się całe czarne. Ale wszystko ze mną dobrze. Koniec końców, wkrótce ponownie się z nim zobaczę. Dźwięk telefonu. What? 6 na 5? Wytyfy. Odnalazłam cię, Kibiki. Odnalazłam pokój, do którego uciekłeś. Czekaj na mnie. Niezły z niej stalker. Chciałbym mieć takiego stalkera. Tęskniłam za tobą. Teraz cię przytulę. Za szyję. What? Hashtag na 5? Wszystko zrobiło się czarne. Moje ciało jest całe czarne. Co do cholery? Dobra. No więc wszystkie notatki mamy już z głowy. I w tym podejściu jeszcze nie spotkałem się z grupą Satoshiego, więc teoretycznie powinniśmy w jakiś magiczny sposób dostać w miarę normalne zakończenie i napisy końcowe. Jej! Ciekawe, czy możemy tu wrócić, może zginiemy. Lepiej nie. Cześć, Naho. Naho. Proszę, proszę. Czyż to nie Ayumi Shinozaki? Jak się masz? Naho, chcę się podzielić z tobą informacjami, które zdobyłam. Zdobyłaś moją uwagę. Co odnalazłaś? Więc Sachiko była sprawczynią. Nie miałam pojęcia. Bardzo interesujące. Dziękuję, że się ze mną tym podzieliłaś. Jednakże, odkryłaś jedynie połowę tajemnicy. Musisz wciąż odkryć, kim dokładnie jest Sachiko. Tutaj wciąż jest wiele do odkrycia, zanim poznamy wszystko na temat tej szkoły. W każdym razie, tutaj jest ktoś, kogo muszę odnaleźć. Więc, jeśli mi przebaczycie, Aka pozwolicie, czy coś. Nie skończyłam z tobą rozmawiać. Ale straciłam tobą zainteresowanie. Kim był ten chłopiec w pomieszczeniu gospodarczym? Czy był to twój kolega z klasy? A może brat? Między wami jest więź miłości. To ona utrzymuje cię tutaj. Podobałoby mi się to, gdyby więcej ludzi takich jak wy tutaj przychodziło. To jest dosyć zabawne. Co za świr? Naho. Zawiodłam się na tobie. Dlaczego? Czy nie byłaś moją wierną fanką? To z powodu tego. Ach. Czym jest ta bzdura z Sachiko in the Ever After? I czym są ruiny posiadłości Sachiko? Notatki Naho, 3 na 5. Od tego momentu będę dokładnie obserwować talizman Shinozaki Sachiko. Co więcej, będę próbowała się dowiedzieć, jak cofnąć efekty i wrócić do domu. Sachiko in the Ever After. Procedura obserwacji. Zwrot do aktywacji zaklęcia. Sachiko, błagamy cię. Musi to zostać wymówione za każdego uczestnika. Wtedy jeden dodatkowy raz dla Sachiko. Po tym wszystkim
Papierowa lalka musi zostać porwana. Gdyby lalka odzyskana z ruin starej posiadłości Sachiko nie była dostępna, jakaś tam printed fat smile, nie wiem co to znaczy, fat smile właściwie, stanie się ofiarą celu dla tego rytuału. Jeśli wszystko zostanie zrobione poprawnie, duch przejdzie, nie robiąc nic złego i nic nie powinno się wydarzyć. Jeśli jakakolwiek część rytuału zostanie źle wykonana, Sachiko osobiście stąpi do dowolnego obecnego duchowego medium w okolicy i wszyscy obecni zostaną przez nią przeklęci i zabrani do świętych, aka zakazanych, ziemi. Procedura cofnięcia. Jeśli rozgniewałeś Sachiko, musisz to cofnąć, wykonując rytuał poprawnie, lecz odwrotnie. Pierw zbliżcie kawałki papieru do siebie. Specjalnie podałaś ludziom złą procedurę na swoim blogu. Chciałaś, by rytuał się nie udał. Czy zrobiłaś to dla niego? Swojego ukochanego? Twojego mentora, pana Kibikiego? Czy próbowałaś się upewnić, że będzie miał sporo danych do swojego artykułu? Co w tym śmiesznego? Myślisz, że jesteś taka mądra, hach? Więc nie jesteś, więc idź, ryba, co? Więc idź, ryba? Idź, ryba. Co to kurwa znaczy, bez kitu? Ona mówi, że to kłamstwo. Możecie słyszeć zmianę w moim głosie, to dlatego, że właśnie się napoiłem i odzyskałem swoją energię życiową. Każdy, kto bierze informacje z sieci i połyka to w całości, jest pieprzonym idiotą, kompletnym debilem. Trzęsiesz się. Nie możesz mi wmówić, że nie miałaś pojęcia, że taki bieg wydarzeń nie przeszedł ci nawet przez myśli. Jak wielu ludzi twój mały wpis wysłał do powolnej i bolesnej śmierci? Jesteś tą, która roznosi klątwę Sachiko po całym kraju. Ty! Nie sądzisz, że o tym wiem? Ale Kibiki, mój drogi Kibiki, uśmiecha się, kiedy robię dla niego dobre rzeczy. Och, Kibiki, co jest nie tak z jej twarzą do cholery? Mój słodki, interesujący mentor, zrobiłabym dla ciebie wszystko, dosłownie wszystko. Ale wy, okultystyczne dziwaki, możecie zgnić w rogu, nie obchodzi mnie to. Jesteś okropnym człowiekiem. Okropnym, okropnym, okropnym! Boże, jak mogłaś? To mój obowiązek, by chronić pracę mojego mentora. I nie pozwolę nikomu wejść mi w drogę. Naho, ty tutaj zmarłaś. I? Czy pamiętasz, o czym myślałaś, gdy zmarłaś? Na co patrzyłaś? Tuliłaś swojego mentora za szyję. Nie bardzo. To jedyna chwila, której nie mogę sobie przypomnieć, szczerze mówiąc. Nieważne, jak ciężko próbuję, to do mnie nie przyjdzie. Twój egoizm kosztował osobę, którą kochałaś najbardziej. Co? Nie pamiętasz, prawda? Twoje ostatnie działania jako człowiek, kiedy utraciłaś całą nadzieję, ale zanim zmarłaś, nie zostałaś pożarta przez szkołę, prawdopodobnie dzięki twoim zdolnościom, ale poddałaś się czernieniu. Darkening. Czernienie?
Czy ty teraz rozumiesz? Zabiłaś go. Zabiłaś mężczyznę, którego kochałaś. Zabiłaś pana Kibikiego. Odebrałaś jego życie własnymi rękoma. Czyżbyś straciła nad sobą kontrolę, Nacho? Okej, zaczynasz brzmieć creepy. To ja może napiję się wody, żeby odzyskać siły życiowe. What the fuck? Fuj! Aha, umiesz latać. Fajnie. Też bym chciał. Okej, to jest obrzydliwe. Shut up. Po prostu nie. Ona kaszle mi do lewego i prawego ucha na zmianę. To jest obrzydliwe. To tak jakby wpuszczała mi to paskudztwo do uszu. Fuj! Daj mi spokój. Czy to jest film z gatunku horror, czy co? Wszystko dobrze? Zdobyliśmy statuę dziecka. I właśnie w tym celu musiałem przechodzić cały chapter 5 od nowa. Kocham tę grę. Kocham jej twórców, którzy zmusili mnie, skazali mnie, żebym błądził w tej grze w nieskończoność jak kretyn. Tylko dlatego, że nie przeczytałem jakichś kartek, zanim spotkałem się z tymi ziomeczkami, naszymi przydupasami. No ale dobra, w końcu to zrobiłem. Jej! To teraz zrobię wielkie, magiczne cięcie i usłyszymy się, jak Satoshi już porozmawia sobie z Ayumi, a my pójdziemy dalej. Okej, więc generalnie pojawiło się jakieś 7 nowych dialogów, ale ich nie nagrałem, bo było ich niewiele. Więc Nacho zdradziła im szczegóły wydostania się z tego miejsca i wygląda na to, że musimy uspokoić te wszystkie niebieskie duchy, zanim będziemy mogli się wydostać, więc nasza drużyna nie ma innego wyjścia, jak sprawić, żeby Sachiko poczuła żal ze swej czyny. No i to w sumie wszystko. No więc pójdziemy sobie teraz w dół. Powinniśmy dostać jakiś progres. Nowe wydarzenia. Aha, nie mogę przejść. Może mamy coś zrobić po tamtej stronie. No nic, spróbujemy. A, no tak, chwila, bo tutaj powinny schody się chyba naprawić. No, tutaj teraz nie ma dziury. I teraz mamy aktywować ten mechanizm. Dobra. Więc teraz powinniśmy być w stanie zamienić się i pójść dalej. Muszę przyznać, że ta gra jest całkiem w porządku. Ale to, co wymyślili z chapterem 5 i zbieraniem tych kartek Nacho, to jest totalny idiotyzm. To jest ciało licealisty. Makoto Nagareyama, czy jakś tam. Okej, czemu nie? Czekaj. Coś nie tak? Tutaj coś jest. He? Hej, czy coś naprawdę znajduje się na końcu tego korytarza? Definitywnie. Bądź bardzo, bardzo ostrożny. Znaki zapytania. Uwielbiam takie lokacje. I tutaj nie ma dosłownie nic, a tam widzę jakiś krążek. Może to jest precelek? To nie jest precelek. To jest krąg szatana. Coś nie tak? To pomieszczenie wygląda, jakby powstało do czarnej magii, czy coś. Skąd o tym wiesz? Ja nie widzę tutaj nic szczególnego. No dalej, powinniśmy ruszać. Powiedziałaś, że tutaj jest obecność czegoś, prawda? Nie wiem. Idź przodem. Właściwie, co ty na to, żebyś poszedł przodem, a ja cię dogonię? Dobra, ale nie siedź tutaj zbyt długo. Mam nadzieję, że nie dostanę badendu. He?
Co to był za głos? Nie powiedziałam nic takiego. Zaraz, co? Mój wybór był badendem? Shinozaki, hej, Shinozaki. Co? O co chodzi? Czy ja właśnie zjebałem? Nie, Boże, nie. Kishinuma. Czy ja jestem tutaj uwięziona? Otwórz. No dalej. Kishinuma. Ktokolwiek. Proszę, otwórzcie te cholerne drzwi. No dalej. Proszę. O, nasza nauczycielka. Shinozaki? Tak bardzo się cieszę, że cię widzę. I żywą. Czy wszystko z tobą dobrze? Teraz słyszę głos pani Yui. Jeśli to będzie sztuczne również, ja naprawdę zwariuję. O czym ty mówisz? No dalej. Spójrz tutaj. Nie musisz się już niczego obawiać. To naprawdę ty. Gdzie ty byłaś przez cały ten czas? Strasznie się o ciebie martwiliśmy. Przepraszam. To musiało być okropne. Być tutaj w pojedynkę. Och, Boże, pani Yui, jesteś ranna. I to dosyć ciężko, patrząc na to. Och, moja ręka jest w złym stanie. Shinozaki, no dalej, wstawaj. Wydostaniemy się stąd. Co? Szybko! Złap mnie za moją nogę! Wespnij się po moim ciele! Pani Yui! Nie! Szybko! Nie mogę utrzymać naszych obu ciężarów jedną ręką na długo. Moje palce! Szybko, Shinozaki! Albo również spadniesz! Wiem o tym! Moje palce. Nie mogę. Utrzymać. Pani Yui. No dalej. Prawie ci się udało. O tak. Shinozaki. Pani Yui. Złap za jej rękę. Nie, nie rób tego. Wezmę się tutaj sama. Ta podłoga zaraz się zawali. Musicie się stąd wydostać. Ale... Ruszcie się. I Kishinuma, zajmij się Shinozaki. Pani Yui. Shinozaki, no dalej. Shinozaki, bądź silna. Nieważne, co się wydarzy. Bądź silna. Masz zdolności, które mogą pokonać wszystkie inne. Coś, nie wiem. I kiedy się stąd wydostaniesz, wiem, że wszystko będzie dobrze. Wiesz? Co do tego snu, o którym mi mówiłaś. Teraz, wydostań się stąd. Nie rozumiecie powagi sytuacji? Idźcie! Teraz! Well, to było dosyć brutalne. O nie. Shinozaki, no dalej, musimy iść. Puszczaj mnie, nie obchodzi mnie to już. Słuchaj, być może chcesz, żeby poświęcenie pani Yui zostało zmarnowane, ale ja na to nie pozwolę. Kishinuma.
Właśnie to miała na myśli, mówiąc bądź silna, do cholery. O! Ojcu! Kim jesteś? Wyglądasz jak typowy Alvaro z tą brudką i tym włosikiem. Kto? Szczerze mówiąc, stąd wygląda jak mój przyjaciel. Bez kitu. To jest dyrektor, co? Aha. Co to w ogóle za miejsce? Dziwna brama. Totalnie z dupy. Nie pasuje trochę do szkoły. Ale dziwnie wyglądające incinerator. Wygląda jak coś, co spotkałbyś w krematorium? No do. Co to jest? Wygląda jakby ktoś tam coś wrzucił. To jest bardzo żółte. Możesz zobaczyć żółtą wstążkę kilka stóp dalej, pokryte w jakimś sot. Myślę, że to jest wstążka z sukienki Sachiko, ale to jest poza zasięgiem. Ręce nie są wystarczająco długie. Z ciemności wewnątrz jakiegoś incinerator figura dziewczyny jest delikatnie widoczna. Ona kuca z rękoma dookoła jej kolan, chyba. Nie jest to kolana? Wow, to jest... To jest Sachiko. Po zauważeniu twojego wzroku zaczęła się kręcić w miejscu i zaczęła... Co? Zaczęła się czołgać głębiej do maszyny, aż zniknęła z zasięgu widoku i widzenia. Aha, okej. Okay. Czemu nie? No do. Co do cholery? Tam jest dosyć ciasno chyba. Ale wygląda jakby może z odrobiną wysiłku udało nam się tam przedostać. Właściwie spójrz tam. Tam jest malutki pinprick światła. Być może to jest pomieszczenie czy coś. Czekaj, czy ty zwariowałeś? To jest incinerator, cokolwiek to znaczy. Co jeśli ktoś to podpali, kiedy będziemy w środku, czy co? To jest jakiś piec? Dobrze mówisz. Okej, ty tu poczekasz, a ja pójdę sam. Okej, w porządku. Ja pójdę również. Fuck. Powiedziałem ci, żebyś poczekała. Nie ma takiej opcji. Idę z tobą. Cholera. Dobra, bądź ostrożna, okej? Tutaj są dosyć cienkie kawałki kurzu i pyłu. Możesz się nimi ubrudzić, jeśli nie będziesz uważać. Dzięki. Serii, zamknijcie oczy i pozwólcie, by wasza wyobraźnia przedstawiła wam resztę. Cholera, tutaj jest dosyć ciasno. Zaszliśmy już daleko, ale myślę, że jesteśmy dopiero w połowie. Może to dlatego, że sufit jest tak nisko. Nie jestem nawet blisko do wstania. Ale szczerze mówiąc, nigdy przedtem nie czułem się tak niepewnie. Jeśli wyjście jest zablokowane, mogę utknąć w tej pozycji na zawsze. Ach, co jest ze mną nie tak? Nie powinienem myśleć o takich rzeczach. Człowieku, moje łokcie są sztywne jak cholera. Nigdy nie widziałem tak wiele kurzu i pyłu przedtem. Nie możemy tego wdychać. Au. Hej, wszystko dobrze? Ja tylko lekko zadrapałem swoją dłoń. Wygląda na to, że tutaj jest jakaś metalowa linka. Dobrze wiedzieć. Zawróćcie. Sachiko. Proszę, zawróćcie. Nie. Nie, bo jestem złym człowiekiem.
Więc to wszystko potwierdza. Tutaj definitywnie coś się znajduje. No dalej. Dobrze. Zawróćcie. Odejdźcie. Czy ja właśnie zginę? Czy nie powiedziałam wam, żebyście zawrócili? Poważnie? Zginąłem? Co? Nie! Are you fucking serious? O mój Boże, co ja zrobiłem? Dobra, to by było na tyle na ten odcinek z Corpse Party Blood Covered. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych materiałach z Corpse Party One Shota oraz Shoujo Gidan. Trzymajcie się, cześć! Brak muzyki. Moje doświadczenie gamera, gier horror, amnezji i innych gówien podpowiada mi, że kiedy będę wychodzić z tego pomieszczenia, coś wyskoczy mi na mordę. A ja dostanę do zawału. Ewentualnie morda wyświetli się na lustrze przy wyjściu. Zawału!